zaczęłam tego vloga tak trochę inaczej. Pokazałam Wam mój look i w sumie chciałabym tylko do tego dwa słowa dodać. Mój styl w Stanach zmienił się tak bardzo, że wręcz uważam, że jest nie do poznania. Stał się bardzo luźny, stał się bardzo taki casualowy, jakby powiedzieli tutaj Amerykanie, taki właśnie codzienny. Przede wszystkim ze względu na to, że jednak ja spędzam dużo czasu w domu i gdzieś tam kręcę się tutaj tylko po dzielnicy albo po naszej okolicy. Ale przyznaję Wam, że w Polsce, gdybyśmy mieszkali, gdybym nawet prowadziła podobny styl życia jak tutaj, to jednak ten ubiór bardziej wyglądałby tak jak dzisiaj. Byłby zdecydowanie bardziej elegancki. Ktoś z Was kiedyś pytał o to, czy widzę różnicę między tym, jak ubierają się Polacy, a jak ubierają się Amerykanie. I tak, widzę to zdecydowanie, ale pewnie jest to drażliwy temat i może wywołać kontrowersje, więc wolę milczeć, jeżeli chodzi o moje zdanie w kwestii mody tutaj w Stanach. W każdym razie ubrałam się tak trochę właśnie lepiej, bo idę dzisiaj odebrać klucze do części wspólnych tutaj na osiedlu, do których mamy możliwość wejść, ale tak naprawdę to jeszcze ani razu w nich nie byliśmy. A mija już praktycznie 4 miesiące od momentu, kiedy przeprowadziliśmy się do nowego domu. O jakich częściach wspólnych mowa? Tego dowiecie się zaraz. Wsiadam do samochodu i jadę spotkać się z osobą, która jest przedstawicielem tutejszego HOA, czyli tutejszej wspólnoty mieszkaniowej. I mam nadzieję, że ona mnie oprowadzi trochę po tych częściach wspólnych. Nie wiem, czy będę mogła nagrywać w trakcie, ale może najpóźniej uda mi się przynajmniej część rzeczy Wam pokazać. Nasz clubhouse znajduje się po drugiej stronie osiedla, więc muszę przejechać naokoło. To jest takie właśnie chyba najgorsze, jeżeli chodzi o umieszczenie naszego domu względem całego osiedla, bo nie ma żadnego takiego połączenia bezpośredniego dla samochodów, które by ułatwiało dostanie się z jednej strony osiedla na drugą część. I muszę jechać praktycznie 7 minut, 8 minut samochodem, żeby tutaj dotrzeć do części, którą na nogach, na przełaj z naszego domu przez pole golfowe na przykład, gdybyśmy przeszli, pokonalibyśmy tą trasę w ciągu 4 minut, 3 na nogach, także naprawdę pod tym względem jest trochę słabo. W przyszłości może zrobią tutaj jakąś łączącą ścieżkę, jest jedna ścieżka, ale też trzeba iść naokoło osiedlami, bo niestety te drogi, którymi mogą poruszać się golfkarty, nie są dostępne dla spacerujących. Więc jeżeli byśmy mieli po prostu takiego meleksa małego do golfa, to moglibyśmy tutaj faktycznie przyjeżdżać szybciej. Co też większość mieszkańców na naszym osiedlu wzięła sobie do serca i zaopatrzyła się w tego typu małe autka, właśnie po to, żeby się szybciej poruszać po osiedlu. Szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy to jest to miejsce. Zastanawiam się, czy tutaj wiem, że jest restauracja taka osiedlowa.
thank you. Okay, I never been here. A tutaj podeszłam do takiego stolika, gdzie najczęściej można znaleźć ulotki, na których znajdują się informacje o eventach, które w danym miesiącu w naszej dzielnicy się odbywają. Te eventy są, tak jak widzicie, dodatkowo płatne. Tutaj na przykład $25, tu 30, tutaj 15, także to nie jest tak, że jest dużo chętnych i faktycznie wszyscy z tego korzystają. Natomiast nie zmienia to faktu, że tutaj na dzielnicy nie trzeba ruszać się w miasto, żeby znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Można, tak jak widzicie, uczestniczyć w zajęciach tanecznych. A tutaj też jakieś zajęcia taneczne, tym razem troszeczkę inne. Oprócz tego organizowane są często właśnie wieczory w restauracji, w której serwują dania z danego regionu, na przykład tutaj tym razem hiszpańskie. Oprócz tego, tak jak widzicie, można skorzystać z jakiejś comedy night, czyli taki stand-up pewnie. No i dużo rzeczy dzieje się faktycznie dla dzieci, co akurat jest super miłe. Tutaj natomiast, za tymi drzwiami, ukrywa się taki mały klubik dla dzieci, gdzie to jest miejsce, w którym można zostawić dzieci pod opieką opiekunek i dorośli w tym czasie mogą zjeść na przykład obiad. Także bardzo przydatne miejsce. Niestety za taką dodatkową pomoc i opiekę również płaci się dodatkowo. To nie jest coś, co przysługuje w ramach osiedla. No i teraz pokażę Wam basen. A tu jesteśmy przy głównym basenie naszej dzielnicy. Ta część jest, tak jak widzicie, przeznaczona głównie do pływania, takiego bardziej dla zaawansowanych. Tu mamy część z brodzikiem, gdzie można się popluskać. Tutaj część typowo zabawową, gdzie jest zjeżdżalnia. No i z tyłu miejsce, gdzie można siedzieć przy stolikach, które rozkładane są w trakcie lata. No i jestem już po oprowadzaniu tutaj po wszystkich wóźciach. Właśnie dowiedziałam się, że jest zorganizowana jakaś grupa dzieciaków, która może tutaj uczyć się grać w piłkę nożną i pokazali mi miejsce, w którym to robią to po prostu najzwyczajniej w świecie na trawie. Nie mają do tego żadnego specjalnego boiska. Po prostu rozkładają dwie bramki takie przenośne i dzieci uczą się grać w piłkę i te starsze i te młodsze. Także można zapisać i Hanie, i Stefana. Zaraz Wam pokażę, w którym miejscu dokładnie to się odbywa. I tu, gdzie widzicie tą część trawnika, takiego bardziej właśnie wydeptanego, to tutaj rozkładają jedną, drugą bramkę i dzieciaki sobie tutaj trenują. Mają jakąś osobę, która ich koordynuje. A co odnośnie tego clubhouse'u? Pokażę Wam może jeszcze kawałek tego miejsca, bo zdecydowanie jest warte zobaczenia. W tym budynku znajduje się restauracja i też biura naszej wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast tutaj jest siłownia i przejście do basenu i welcome center, czyli takie miejsce, gdzie można sobie po prostu posiedzieć ze znajomymi, nie trzeba ich zapraszać do domu, a nawet można wynajmować to miejsce i po prostu... Można wynajmować to miejsce i można przyjmować gości albo odprawiać urodziny. O, oto było tyle zachodu. To właśnie odbierałam na naszym osiedlu. To są takie chipy, które nam pozwalają wychodzić do wszystkich wspólnych przestrzeni, do clubhouse'u, do restauracji. W restauracji też musimy podać imię i nazwisko, żeby wejść do niej. Podobnie w kolejnych przestrzeniach typu fitness, club,
typu basen obowiązują właśnie te chipy. Myślę, że kiedyś zrobię film o tym, jak to nasze amerykańskie osiedle tutaj wygląda, bo różni się ono faktycznie od tego, na którym mieszkaliśmy ostatnio. I warto Wam pokazać, przybliżyć mniej więcej te części wspólne, tylko że teraz jeszcze ono nie jest w tym swoim najpiękniejszym okresie, kiedy po prostu wszystko kwitnie i trawka jest przestrzeżona i wygląda najpiękniej. Natomiast ja dzisiaj tak naprawdę mam dzień bardzo organizacyjny. Teraz jadę oddać mnóstwo różnych rzeczy, bo tak to jest, jak się zamawia przez internet i nie można sprawdzić. Dobrze, że w tej Ameryce wszystko można praktycznie oddać. Jadę pooddawać rzeczy, które kupiliśmy przez Amazon i dodatkowo jeszcze w Targecie, a potem jeszcze po niespodziankę dla naszej Hani. Także plan jest teraz czas na wykonanie. Dobrze, skoro taki organizacyjny dzień mamy, to może warto pokazać Wam, w jaki sposób oddaje się tutaj paczki z Amazona. Większość z nich trzeba oddać w UPS Store, tak się nazywa to miejsce. I bardzo fajne i szybkie jest oddawanie tych przesyłek, dlatego o tym wspominam, bo w Polsce wiem, że zajmowało mi to dużo więcej czasu i jakby no, było to po prostu bardziej skomplikowane. A tutaj przez Amazon wchodzi się na aplikację, zaraz Wam pokażę. Proszę bardzo, to są nasze zamówienia ostatnie, załóżmy. I tutaj mamy taką grę, która bardzo się podoba Hani, ale można, proszę bardzo, tutaj kliknąć Return. I jak klikniemy ten przycisk, pokazują się informacje, dlaczego chcemy oddać daną rzecz. Klikamy i jest oczywiście napisane, do kiedy można taką rzecz kupioną zwrócić. Tutaj mamy datę do końca stycznia, moglibyśmy z niej zrezygnować. W momencie, kiedy kliknę w kolejny przycisk Continue, dostanę informację z takim QR kodem, który potem pokazuje tylko w sklepie, właśnie w tym UPS Store, i w taki sposób oddaję paczkę. No tu jeszcze resztka śniegu została. A ja dzisiaj oddaję takie sprzęty techniczne, jakieś LEDy, jedne, drugie, kabelek, także takie nieudane zakupy. No i po sprawie zaliczone, jedziemy teraz jeszcze po niespodziankę dla Hani. A tu jest Hani niespodzianka odkupiona przez Marketplace od kogoś. Jeszcze wynegocjowałam niższą cenę. Także mam nadzieję, że się ucieszy. A jak nie wiecie, co to jest, to może później Hania coś pokaże na tym. Zobaczymy. Tak, Seba. A jeszcze raz pokażę.